Witam Was. Temat: procenty, obliczanie cen. Na tym wykładzie dowiemy się, jak obliczać ceny po podwyżce bądź po obniżce oraz jak obliczać ceny przed podwyżką bądź przed obniżką. W hipermarketach, sklepach, galeriach zdarza nam się kupować towary po przecenie. Nauczmy się, jak obliczać cenę pierwotną. Znając cenę pierwotną, jesteśmy w stanie obliczyć, ile udało nam się zaoszczędzić. Przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze. Kurtka kosztuje 120 zł. Oblicz cenę kurtki po 25% podwyżce. Jak widzimy, cena pierwotna tego towaru wynosi 120 zł. Sprzedawca, chcąc zarobić, podnosi tę cenę o 25%. Czyli do 120 zł musimy dodać 25% z ceny pierwotnej, czyli ze 120 zł, aby otrzymać nową cenę kurtki. Zapiszmy to równaniem. 120 zł plus 25% razy 120 zł równa się x, gdzie x to jest nowa cena kurtki. Zamieniamy procent na ułamek dziesiętny, otrzymujemy 120 zł plus 0,25 razy 120 zł równa się x, czyli 120 zł plus 30 zł równa się x, x równa się 150 zł. Nowa cena kurtki wynosi 150 zł. Zadanie drugie. Spodnie po 40% obniżce kosztują 30 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką? W tym zadaniu mamy nieco inną sytuację. Nie znamy ceny pierwotnej, musimy ją obliczyć, natomiast znamy cenę wtórną, czyli tą cenę końcową po obniżce. Tutaj często popełnianym błędem przez uczniów jest obliczanie ceny pierwotnej w ten sposób, że do 30 zł dodają 40% z tych 30 zł i uważają, że to jest cena pierwotna przed obniżką. Jest to błąd, dlatego że nie możemy do ceny wtórnej dodawać 40%, bo wtedy nie otrzymujemy ceny pierwotnej, tylko cenę po podwyżce ceny wtórnej o 30%. Przyjrzyjmy się, jak prawidłowo rozwiązywać tego typu zadania. Musimy zapisać niewiadomą. Naszą niewiadomą jest Y, czyli cena przed obniżką. Sprzedawca, mając cenę Y, którą my chcemy obliczyć, odjął od tej ceny 40% tej ceny Y. Czyli w naszym równaniu będzie to wyglądało następująco. Y minus 40% razy Y równa się 30 zł. Czyli od ceny pierwotnej Y odjęliśmy 40% i otrzymaliśmy tą cenę z treści zadania 30 zł. Jest to równanie z jedną niewiadomą, więc jego rozwiązanie nie będzie stanowić dla nas problemu. Y minus 0,4Y równa się 30, czyli 0,6 razy Y równa się 30. Obustronnie dzielimy przez 0,6 i otrzymamy cenę pierwotną Y równa się 50 zł. Warto zapamiętać ten przykład, ponieważ często występuje on na teście gimnazjalnym i często popełniają się tutaj błędy. Zadanie trzecie. Sprzedawca podniósł cenę książki o 20%, a następnie po pewnym czasie obniżył jej cenę o 20%. Czy ostatecznie cena książki jest wyższa czy niższa od ceny początkowej? Przy tego typu zadaniach uczniowie często popełniają błąd, uważając, że cena końcowa jest równa cenie początkowej. Nic błędnego, przyjrzyjmy się prawidłowemu rozwiązaniu. Oznaczmy sobie cenę początkową książki jako Z. Chcąc obliczyć cenę po podwyżce, zapisujemy następujące równanie. Z plus 20% razy Z równa się
z plus 0,2 razy z, czyli to się równa 1,2 razy z. Czyli jeżeli książka by kosztowała 100 zł, to jej cena po podwyżce wynosiłaby 1,120 zł. Sprzedawca następnie postanowił obniżyć cenę książki o 20%. Ale uwaga, obniżka następuje od ceny 1,2 z, a nie od z. Więc zapisujemy równanie. 1,2 razy z minus 0,2 razy 1,2 z równa się 1,2 z minus 0,24 razy z równa się 0,96 z. I to jest ta nasza cena końcowa po podwyżce, a następnie po obniżce. Czyli jeżeli pierwotnie książka kosztowałaby 100 zł, to jej ostateczna cena po podwyżce i obniżce wynosiłaby 1,96 zł. Czyli w odpowiedzi musimy wpisać, że ostateczna cena książki jest niższa od ceny pierwotnej. Podsumowując, warto z tego wykładu zapamiętać, jak obliczać ceny przed obniżką lub przed podwyżką. Jak obliczać ceny po podwyżce lub po obniżce. Zachęcam Was również do rozwiązania testu znajdującego się pod wykładem oraz do oglądnięcia wykładu o temacie procenty, procent składany. Dziękuję za uwagę.